Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale i dzisiaj pokażę wam kolejny sposób, dzięki któremu będziecie w stanie naprawdę w bardzo prosty sposób zarobić sobie coinsy. Oczywiście pamiętajcie o tym, że 250 lajków pod tym filmem równa się kolejny poradnik z FIFA. No i pamiętajcie o tym, żeby mieć suba, bo wtedy raz, że nie pominiecie kolejnych filmów, dwa, że pomożecie mi spełnić moje marzenie dobicia 20 tysięcy subów, a trzy, po prostu, że już zawsze będziecie na bieżąco, więc proszę was, tylko 30% z was subskrybuje mój kanał, dla was to tylko jedno kliknięcie. Ja wam daję sposób, wydajecie mi suba, myślę, że jest to naprawdę spoko deal. W dzisiejszym odcinku pokażę wam sposób, który możecie robić, nieważne od tego, jaki macie budżet, czy wasz budżet wynosi 20 tysięcy. Zawsze będziecie sobie mogli zarabiać, ponieważ dzisiaj wchodzimy sobie oczywiście na rynek, srebrny, rzadki wybieracie. I tutaj podam wam 3 przykładowe ligi, 3 przykładowe narodowości, na których będziecie sobie mogli to robić. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie poznać więcej takich lig, więcej takich narodowości i tak dalej, ogólnie sposobów na zysk i na inwestycje, których nie publikuję nigdzie indziej, możecie zakupić rangę FIFA na moim Discordzie. I oczywiście macie zaproszenie do Discorda w opisie. Jest to taka ranga, gdzie podaję po prostu gotowe karty, ceny, licytacje i tak dalej, inwestycje, nazwiska i mówię, ile te karty mogą wzrosnąć i tak dalej. Po prostu łatwe zarabianie końców dla was, więc jeżeli sobie nie radzisz albo po prostu chcesz tych końców zarabiać więcej lub po prostu nie masz czasu na handlowanie samemu, to oczywiście wpadaj, bo miejsca są ograniczone. Lecz wracając, zaczniemy sobie od Premier League. Jak sobie wejdziecie na rynek, oczywiście ja gram na PC-cie, jednak te wszystkie sposoby działają na konsolach, jednak będą one się tylko różniły tylko i wyłącznie cenami od tego, co pokażę wam dzisiaj. Więc jak grasz na PlayStation czy grasz na Xboxie, się nie przejmuj, tak czy siak będzie ci to działało. I od razu wam mówię, że tak, jeżeli chodzi o Premier League, srebrny, rzadki, wszystkie karty sprzedają się za przynajmniej 650 coinsów. Jak widzicie, jak sobie weźmiecie 700 coinsów, to też te karty zazwyczaj schodzą. Oczywiście na PC jest mało tych licytacji, na PlayStation i na Xboxie tych licytacji będzie troszeczkę więcej, ceny będą troszeczkę niższe, ale też będzie to działało. I na czym polega ten sposób? Raz, to po prostu sobie możecie licytować. Wiadomo, że jeżeli karty chodzą po 700 na kup teraz, oczywiście dajecie sobie im jakby wyższą cenę, tym mniej zarobicie, ale ja sobie dawałem tutaj 400 coinsów lub 350, załóżmy 350 i po prostu wszystko po kolei licytowałem i na tym to polega. Po prostu jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo proste. Każdą kartę po kolei licytujecie i potem po prostu sprawdzacie sobie, po ile dana karta chodzi. Oczywiście, jeżeli najmniej chodzi po 700 coinsów, to zawsze te 350 coinsów zysku będziecie mieli po podatku. Możecie powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo mało jak na realia FIFA, jednak weźcie pod uwagę to, że jest to masowe licytowanie i jak sobie zalicytujecie naraz te kilka lig, kilka narodowości, wiadomo, że też dużo licytacji nie wygracie, ale jak sobie już zalicytujecie, wystawicie tych kart na przykład 60, to będziecie mieli już 15 tysięcy zysku. A prawda jest taka, że każdy zysk jest dobry. No i czasami pojawiają się oczywiście na moim kanale odcinki, w których pokazuję te sposoby lepsze, czasami pokazuję sposoby właśnie, w których zarabia się mniej. No i dzisiaj jest taki właśnie sposób, na który po prostu potrzeba mieć troszeczkę mniej końców, ale też mniej się zarabia. Jeżeli chodzi o Serię A, to tutaj mam zapisane, że karty schodzą bez problemu za 600 końców, nieważne jakie są to karty. Oczywiście czasami zdarzają się, że są to karty po prostu droższe, więc no też musicie zwracać uwagę na to, co licytujecie. Ale jak widzicie, karty po 550, po 600 bez problemu schodzą. Więc jeżeli karta schodzi po 600, no to ja licytowałem maksymalnie do 250, bo też no nie oszukujmy się, zysk mniej niż 200 końców na karcie, no to też jest zysk bardzo, ale to bardzo mały. Oczywiście tak jak mówię, jest to bardzo, ale to bardzo denerwujące, że każdy z was będzie was po prostu przebijał i tak dalej, i tak dalej. Jednak pamiętajcie o tym, że zawsze jak ja dodaję odcinek na kanał, ogląda go tam 2-3 tysiące osób, w zależności od tego, jak on sobie tam pójdzie. No i potem po 10 dniach na przykład o tym sposobie ludzie zapominają i potem bez problemu będziecie sobie mogli ten sposób robić, więc warto właśnie dzwonek mieć, warto mieć suba, bo ja w kolejnych odcinkach będę o tym sposobie przypominał, czy to na przykład na Discordzie. No i też pamiętajcie o tym, że jeżeli ja podam wam na przykład jakieś 3 ligi, 3 narodowości, to po prostu sami możecie wejść sobie do FIFA i poszukać innych lig albo innych narodowości i po prostu bez problemu będziecie sobie mogli zarabiać, bo tak naprawdę ludzie są tak bardzo leniwi, że robią to tylko na tych ligach i na tych narodowościach, które ja pokazuję, wiem z doświadczenia, więc jeżeli znajdziecie sobie coś swojego, no to bez problemu możecie to robić. No i tak samo La Liga, która jest z tych wszystkich 3 lig, które wam dzisiaj powiem, najlepsza, ponieważ karty są najdroższe, ponieważ bez problemu schodziły mi karty za 800-850, w zależności od tego, jakie to były karty, tylko po prostu, no, jak wystawiacie te karty potem na sprzedaż, to nie zdziwcie się, że za pierwszym razem mogą wam nie zejść, tylko wystawiacie do skutku. Najczęściej oczywiście karty sprzedają się po godzinie 19, ponieważ ludzie wtedy jakby używają ich do SBC, a najbardziej opłaca się licytować karty w nocy, ponieważ najmniej osób jest aktywnych, przez co jakby mniej osób będzie was przebijało w licytacjach i jakby ten rynek będzie taki, no wiecie, o co chodzi, będzie po prostu mało osób, więc więcej kart będziecie mogli wygrać. No i tutaj jeżeli karty sprzedawałem za 800-850, no to pozwoliłem sobie do 400 licytować, ponieważ no tak jak mówię, te zysk 350-300 końców, żeby zawsze na karcie był, żebym potem po prostu mógł jakby no więcej zarobić. No i tak jak mówię, w godzinę jesteście w stanie naprawdę zarobić bardzo, ale to bardzo dużo, bo to zależy tylko i wyłącznie od tego, ile kart zalicytujecie, tam wiadomo też od szczęścia, ile osób was przebije, ile kart wygracie i tak dalej.
jednak jak mówię, naprawdę są to ogromne sumy, tak się tylko wydaje, że to jest tylko 350 końców na karcie, ale jak sobie to wszystko zsumujecie, zresztą popróbujcie sobie sami na przykład przez pół godziny to robić i zobaczcie, jaki z tego jest zysk. Tylko tak jak mówię, czasami w pół godziny wygracie załóżmy 80 kart, a czasami w pół godziny wygracie tych kart 180, bo to zależy bardzo od szczęścia, zależy od tego, jakie karty licytujecie, ile osób jest aktywnych, która jest godzina i tak dalej, więc warto sobie popróbować. Jeżeli chodzi o narodowości, to są to trzy narodowości, na których mi to najbardziej wychodziło. Są to Argentyna, jest to Włochy oraz Holandia. Zaraz podam ceny, jednak pamiętajcie o tym, że właśnie na Discordzie jest podane więcej lig, więcej narodowości, bardziej takie jakby mniej oczywiste ligi, mniej oczywiste narodowości, na których też to bardzo, ale to bardzo fajnie wychodziło. Jednak zacznijmy sobie od Włochów, na których naprawdę też sporo udało mi się zarobić. Tutaj karty schodziły mi bez problemu, żeby was nie okłamać, za 500-550, jednak tak jak mówię, wystawiałem je czasami po kilka razy, nie zawsze za pierwszym razem schodziły, więc starałem się licytować do tych 250 maksymalnie, więc ustawiałem sobie oczywiście cenę max 250, no i wszystko po kolei licytowałem. Jak widzicie, tych kart jest bardzo, ale to bardzo mało, bo tak jak mówię, no to zależy od ligi, zależy od narodowości, czasami tych kart jest mniej, czasami jest więcej, oczywiście w ciągu dnia macie tych kart więcej, ale jest mniejsza szansa na to, że wygracie licytację, w ciągu nocy jest tych kart mniej na rynku, ale po prostu większa szansa, że uda wam się cokolwiek wygrać. Oczywiście jeszcze wchodzi w grę snajpienie, jednak snajpienie jest to troszeczkę denerwujące, ponieważ bardzo dużo ludzi korzysta z botów różnego typu i tak dalej, no i tak jak mówię, jeżeli na przykład tutaj w La Lidze sprzedawałem karty za 800, no to starałem sobie tak samo snajpić do 400, było to bardzo, ale to bardzo ciężkie, bo no tak jak mówię, ciężko to wychodziło, jednak najczęściej, tak jak mówię, po 19 sobie możecie też również próbować snajpić, no bo po 19 ludzie robią SBC, otwierają paczki i tak dalej, no i wystawiają te karty srebrne, nawet nie patrzą co za ile i tak dalej, no i wtedy sobie właśnie możecie próbować snajpić, jednak ja, no nie lubię snajperki, będę z wami szczery, bardziej wolę sobie licytować i tak dalej, i potem z tymi ludźmi się przebijać, oczywiście dużo nerwów idzie przy tym upsuć i bardzo często jest to wszystko tutaj wygrać i tak dalej, ale jak sobie na przykład zalicytujecie te wszystkie karty z tych trzech lig, z tych trzech narodowości i na przykład potem w celach transferowych macie już 100 kart, to potem wystarczy, że wejdziecie sobie w cele transferowe i po prostu tych kart sobie pilnujecie. Ja oczywiście, jak pewnie oglądaliście stare filmy, to wiecie, na boku mam zapisaną tabelkę, widzę po ile wszystkie karty chodzą i tak dalej, czyli na przykład mam zapisane, jak widzicie teraz na ekranie, no i na przykład jak widzę, że jest Kiwior ze serii A i wiem, że sprzedawał mi się bez problemu za 600 końców, no to wiem, że na przykład do 400, do 350 mogę sobie licytować i przez to nie muszę za każdym razem wychodzić z celów transferowych do listy transferowej, żeby sprawdzać, po ile mi karty schodziły, tylko po prostu sobie mam napisane na boku, za ile, do ilu mogę licytować, a po prostu tutaj sobie licytuję. Oczywiście, jeżeli nie macie drugiego monitora, no to nie wiem, kartka, notatnik na monitorze, czy nie wiem, na telefonie notatnik, byle co, żebyście po prostu sobie mogli te kwoty zapisać. Oczywiście na srebrnych zwykłych też możecie próbować, jednak tutaj zysk jest mniejszy. Ja na srebrnych zwykłych nie robiłem nic, będę z wami szczery, ale wiadomo, jeżeli wy chcielibyście sobie poszukać czegoś dla siebie, czegoś, co nie pokazuje na YouTubie ani nigdzie, żebyście po prostu mogli sobie więcej zarobić, no to oczywiście możecie popróbować. Tak jak mówię, narodowości jest od groma, lig też jest od groma, też codziennie dostajemy różne SBC z różnymi wymaganiami, więc tak naprawdę codziennie te ceny się różnią, więc jeżeli ten film zobaczysz, nie wiem, dwa, czy nawet tydzień po publikacji, to sobie sprawdź te ceny, nie licytuj w ciemno, jeżeli widzisz tą tabelkę, którą właśnie pokazywałem, no to nie bierz tego pod uwagę, tylko zawsze sobie sprawdź, po ile karty chodzą i pamiętajcie o tym, że są to ceny z komputera, z rynku na komputerze, a wy rynek na PlayStation, czy rynek jakby na Xboxie możecie mieć inny. Jeżeli chodzi o to, ile ja końców z tego sposobu zarobiłem, nie chcę was okłamywać, zarobiłem z niego coś koło tylko 100 tysięcy, ponieważ ten sposób tak naprawdę, no, nie robiłem go od dawna, dopiero napisałem o nim niedawno na Discordzie, już wam go publikuję na YouTube'a, ponieważ ostatnio miałem gorszy okres i też nie wiem, jak nagrywać filmów, ale warto sobie popróbować, tak jak mówię, każde końce są dobre, z których możecie wyjść na plus, ponieważ załóżcie sobie, że z tego sposobu na przykład zarobicie 20 tysięcy, potem te 20 tysięcy zainwestujecie w cokolwiek innego, no i tak po kolei, krok po kroku rozmnażacie te końce, więc ja uważam, że każdy sposób jest dobry, ważne, byście po prostu wasz stan konta po prostu mnożyli. No i co, ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, oczywiście docencie to, zostawcie suba, zostawcie lajka w zamian, że ja daję wam taki sposób, pamiętajcie o tym, że jak wbijecie lajki, to wylatuje za 2 dni kolejny sposób na zarobek i tak dalej, piszcie komentarze, odpowiadam na wszystkie komentarze, nie przedłużam, trzymajcie się, siemano.